Witam serdecznie, proszę Państwa. Teraz chciałem pokazać, w jaki sposób możemy robić pirgos. Pirgos po grecku jest fejza. Pierwszy musimy szykować nasze mięso. Mamy polędwicę wieprzową. Jest moje ulubione, polędwicę wieprzową. Ukroimy w taki sposób, który jest też prosty, ale muszę to pokazać. Proszę bardzo. Raz ukroimy nie do końca i raz ukroimy do końca. Już mamy jeden kawałek. I później jeszcze raz. I jeszcze raz do końca. Mięso nigdy nie pukamy z motek. Polędwica wieprzowa akurat nie potrzebuje to. Wiem, jak powiedz teraz, jak w sposób możemy robić kotlety skabowe. Widzę, moje biedne te słowa, jak mocno bije z motek po prostu te schab. Proszę Państwa, tutaj używamy palce. Musimy trochę teraz przyprawić. Sól, pieprz, biały pieprz. Daje trochę papryka słodka, dlatego daje taki inny kolor na nasze mięso. I oczywiście trochę oregano, który jest postawa na grecka kuchnia. Od drugiej strony też potrzebujemy. Robimy to samo. Sól, pieprz i dodatkowo papryka. I oregano. I już jest prawie gotowy. Proszę Państwa, teraz szykujemy papryka. W jaki sposób ukroję tę paprykę? Raz. Dwa, trzy. Jedna papryka wystarczy na nasze sorze. I sorze, które nie używamy ani sól, ani pieprz. Jest bardzo, bardzo proste. To znaczy, ukroimy dokładnie nasze paprykę. Damy całą paprykę. Będzie lepiej smakowało. Tu mamy przygotowane tutaj dokładnie. Układam na, tutaj na mojej miskie. Muszę teraz cebulę ukroić też. I jak ukroję tę cebulę, układam też dodatkowo. Ale połowę cebuli już mi wystarczy. Układam też tutaj na moim miskę. I ukroję też tę pochładzan. Proszę Państwa, ukroję jeszcze jeden większy, na wszelki wypadek. Proszę bardzo, nie solimy pochładzan. Już, proszę Państwa, muszę zaczynać robić nasze sosy metaxa. Papryka zielona, cebula i wylewam trochę wody i czekam, kiedy woda się paruje. Cebula i papryka już jest ona gotowa. Teraz musimy polędwicę smażyć i oczywiście pochładzan. Oliwa z oliwek, używamy pomaz. Proszę, już mamy gotowe. I teraz musimy szykować, smażyć nasze polędwice wieprzowe z pochładzanem i serfeta. Smażymy nasze mięso, polędwica wieprzowa. Tu mamy pochładzane fajne. W ogóle nie soliłam, tylko mamy przyprawione nasze polędwica wieprzowa. Widzicie, tutaj paruje nasze. Już będzie jeszcze 4-5 minut będzie wyparowana nasza woda. Już moje pochładzane są, proszę Państwa, smażone. Układam tutaj trochę papier. Nie będą takie tłuste. Oczywiście polędwice też są gotowe. Mi jest potrzebna trochę metaxa na moje sosy. I czekamy, kiedy separuje koniak. I w ten moment mogę smażyć trochę moje feta. Feta musi być delikatnie smażona, nie tak długo. Ok, tu paruje moje metaxa. O, już będę pijany, opala. Dobrze. I moja feta wystarczy. Układam na talerze. Papryka, cebula, wylewamy woda. Woda się paruje, damy metaxa, metaxa się paruje, damy śmietana. Śmietana zaczyna się trochę gotować. Damy ketchup. Sosy jest gotowe. Ok. I teraz mamy śmietankę. I musimy czekać trochę. Nasza śmietana musi trochę gotować. Nie musimy mieszać. Robię jak moja babcia powiedziała. Pluk, pluk. Muszę robić. I jest gotowy. Jest. I teraz damy trochę ketchup. Raz. Dwa wystarczy. Nie używamy ani sól, ani pieprz. Zaczyna zmienić ten kolor. Biały. I będzie
będę miał taki fajny różowy kolor i nasze sorze jest już gotowe. I tu mamy polędwica wieprzowa, pakłodzian, oczywiście serfeta, jeszcze jeden, jeszcze raz damy pakłodzian, dlatego nazywa się wieża, to znaczy pirgos po grecku. I teraz co mi brakuje? Wiem, serfeta i mamy pirgos, wieża. To jest moje ulubione danie, proszę Państwa. I teraz wylewam trochę te sorze. Proszę. Potrzebujemy teraz kontrast kolorowy. Bardzo proste. Używamy paprykę słodka. Uważacie, nie musi być ostra. Proszę Państwa, pirgos już jest gotowy. Tak wygląda moja potrawa. Polecam gorąco. Życzę Państwu smacznego. Kali oreksy.